Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Od razu łączymy się z naszym pierwszym gościem dzisiaj, drodzy państwo. To Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie ministrze, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wprowadza się, może już się wprowadził, Jarosław Kaczyński, nowy wicepremier. Jakim on będzie wicepremierem, jak pan sądzi? Jestem przekonany, że bardzo dobrym i bardzo potrzebnym naszemu obozowi, a także wzmocnieniem dla gabinetu. Tak jak pan doskonale wie, pan prezes, pan premier Jarosław Kaczyński będzie stał na czele Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, będzie koordynował pracę tych czterech niezwykle ważnych, strategicznych, można by powiedzieć, obszarów związanych z resortami spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz służbami specjalnymi. To jasne i to wszystko wiemy, a takie pytanie może zakulisowe, czy Jarosław Kaczyński już wprowadził się do budynku, już zajął swój gabinet? No, to wszystko jest właśnie w trakcie, można tak powiedzieć. Także mamy rozumieć, że właśnie wchodzi. Mamy rozporządzenie atrybucyjne, które już wszystko określa, oczywiście także miejsce przygotowane. Departament, który będzie podlegał panu premierowi, także wszystko to się dzieje. Zaprzysiężenie nowych ministrów, także nowego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Posłuchajmy, zobaczmy, jak wyglądała ta uroczystość, jak przysięgał Jarosław Kaczyński. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Rota przysięgi nowych ministrów, ten tekst ślubował każdy z panów ministrów, pani minister Marlena Maląg wcześniej także. Teraz tych kobiet nieco mniej, ale zmiany takie personalne, osobowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów także będą widoczne. Będą nowi ministrowie odpowiedzialni za takie kompetencje, które stracili, bo mówię między innymi o Marku Zagórskim, który ma wrócić, zajmować się cyberbezpieczeństwem między innymi. No i zmiany także w Kancelarii Prezydenta, tam również nowe nazwiska. Panie ministrze, to będą poważne zmiany, to będą zmiany do zaakceptowania. Pan się obawia współpracy z nowymi osobami, te kompetencje będą rozproszone. Proszę nam opowiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, absolutnie nie ma się czego obawiać. Spokojnie, to jest właśnie, znaczy proszę zwrócić uwagę w tej całej dyskusji, że jakby także różnego rodzaju takie oszczędności zaczynamy od samych siebie. To znaczy ilość resortów jest zmniejszona do 14. To jest bodaj najmniejsza ilość po 89 roku. To jest pierwsza jakby ważna sprawa, to że to jest chyba zupełnie jasne, że nie jest tak, by te zadania, którymi i te obszary, którymi się zajmowali ministrowie, znikały. Co nie wiem, niektórzy jakby, mam wrażenie, w części mediów są zaskoczeni, że dalej ktoś się będzie tym zajmował. No to jest jasne, no przecież jakby no nie rezygnujemy, nie wiem, z zajmowania się sportem czy cyfryzacją. Ale no, to są zmiany, które mają pomóc także w takim działaniu codziennym, które mają powiedzmy pomóc w skoordynowaniu pewnych działań. No to wejdę w słowo, panie ministrze, bo jeśli chodzi o cyfryzację, to rzeczywiście media rozpisywały się w tym duchu, że ten resort zlikwidowany, że nie będzie już osób odpowiedzialnych za cyfryzację. Natomiast o takim ruchu, jaki tak naprawdę nastąpił, czyli o przekazaniu kompetencji z resortu cyfryzacji do KPRM-u, czyli do pana premiera też bezpośrednio, mówiła już była minister cyfryzacji Anna Streżyńska wcześniej, kiedy ustępowała. Czy rzeczywiście tutaj dostrzeżono
bo ona odchodząc ze swojego stanowiska mówiła w ten sposób: cyfryzacja jest bardzo ważnym elementem społeczeństwa, rządu także, no zwłaszcza w dobie pandemii. Teraz poznajemy rzeczywiście moc tych wszystkich procedur, tych wszystkich także e-administracyjnych procedur. Natomiast ona, żeby to zreformować, żeby coś zmienić, potrzebowała często właśnie zgody danego resortu, który za daną dziedzinę odpowiadał. Na przykład tam chodziło o reformę wojskową, więc potrzebowała zgody MON-u. Czy to teraz będzie uproszczone zadanie? Państwo, tłumacząc rekonstrukcję rządu i połączenie niektórych resortów, mówili właśnie w ten sposób: będą uproszczone decyzje. Czy tak to będzie wyglądało? Pani redaktor, no oczywiście, że to także w tym sensie może pomóc. To znaczy, no jeżeli mieliśmy wcześniej tych resortów 20, no to siłą rzeczy część z tych kompetencji, część ze spraw się ciągle nakładała na kolejne resorty, no to prowadziło do pewnego utrudnienia. Na pewno kiedy jest tych resortów mniej, kiedy jest więc mniej osób w takim procesie, pewne rzeczy można zrobić łatwiej, część można zrobić szybciej. To nie znaczy bez zastanowienia, rzecz jasna, no ale faktycznie myślę, że od poziomu tego pierwszego legislacyjnego aż po poziom finalny, czyli operacyjny, można powiedzieć, danych projektów, to tutaj pewne ułatwienia będą, zwłaszcza że mamy taki okres trzech lat do następnych wyborów, trzech lat, w których jesteśmy po tym całym maratonie wyborczym, no i to jest niewątpliwie najlepszy czas na to, by podejmować ważne strategiczne także reformy. I to jest zadaniem tego gabinetu, nikt nie ma chyba co do tego żadnych wątpliwości. Panie ministrze, czym się pan będzie zajmował? Czy te kompetencje w pańskim przypadku niezmienne? Tak, niezmienne. To znaczy, ja mam ten zaszczyt i powierzoną funkcję jako członek Rady Ministrów być przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także przewodniczącym Zespołu Programowania Prac Rządu. No to są te kwestie legislacyjne, można powiedzieć. No i dodatkowo jestem sekretarzem Rady Ministrów. Jarosław Kaczyński i jego kompetencje, o tym też rozpisują się media, zastanawiając się, jakie będą kompetencje Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, jakie będą szerzej kompetencje też Jarosława Kaczyńskiego. No mówi się o tym tak najprościej, że będzie nadzorował te resorty siłowe, będzie też ściślej współpracował z szefami tychże resortów. Jak pan na to patrzy? Jak panu już dziś współpracuje się z Jarosławem Kaczyńskim i jakim on będzie wicepremierem? Raz jeszcze zadaję to pytanie tak po ludzku, ale też proszę zrozumieć, że nasi widzowie są bardzo ciekawi Jarosława Kaczyńskiego, bo jego w mediach bardzo mało, jeżeli mówimy o takich wywiadach, jak choćby ja z panem rozmawiam. No tak, no to już jest oczywiście, no, trudno mi na to odpowiedzieć, jak często pan prezes występuje w mediach, to jest jego decyzja. Natomiast powiem w ten sposób, dla mnie, bo przecież od kilku lat mam taki zaszczyt, taką możliwość współpracować z panem prezesem, no i nie mogę powiedzieć nic innego niż tylko dobrze. To jest, wie pani, no, sytuacja, w której w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów teraz będę miał możliwość zarówno z panem prezesem, jak i z panem premierem współpracować, no to jest, można powiedzieć tak, wymarzona sytuacja, to po pierwsze. Wiem też, że pan premier jest, wbrew temu, co niektórzy się rozpisują, z tego powodu bardzo zadowolony. No a co do tego, jak się współpracuje, no wie pani, prezes Jarosław Kaczyński jest często wymagającym szefem, ale takim, który jednocześnie jest otwarty na dyskusję, takim, który potrafi przyjmować argumenty innych, nawet powiedzmy dużo mniej ważnych w jakiejś hierarchii partyjnej czy rządowej osób. Jest osobą, to państwo przecież znakomicie wiecie, no.
takich bardzo szerokich horyzontach intelektualnych, co także jest niewątpliwie wielką zaletą, bo w tych obszarach oprócz takiej bieżącej koordynacji pracy, no to będą także strategiczne plany. To są plany także wzmocnienia bezpieczeństwa oczywiście jeszcze Polski. No dziś w tej dobie w sytuacji geopolitycznej, to myślę, że także sprawy są niezwykle ważne. Także ja sądzę, że ten duet, który działa dla Polski w postaci pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to jest taki właśnie znakomicie uzupełniający się tandem i naprawdę tutaj w naszym obozie, mogę tak powiedzieć szerzej, nie mówię teraz już tylko o rządzie, ale całym obozie Zjednoczonej Prawicy, jest naprawdę taki duży optymizm i też taka nowa, myślę, energia, która także była potrzebna. Jest wiele wyzwań od pandemii koronawirusa, poczynając po, co ma wpływ także na gospodarcze skutki, a kończąc przecież na tej sytuacji w Unii Europejskiej, tego wszystkiego, co się dzieje, tych ataków. Także na Polskę. Przypomniał pan, panie ministrze, na Twitterze słowa premiera Morawieckiego odnośnie pandemii. Napisał pan, że zdał on test na polityczną odpowiedzialność w sprawie tejże pandemii. Wybory prezydenckie powinny się odbyć w zaplanowanym terminie, gdyż jesienią może nastąpić nawrót koronawirusa. Tak mówił Mateusz Morawiecki. To pan przypomniał właśnie dlatego, że jak sądzę, sąd mówi o odpowiedzialności za zorganizowanie tamtych wyborów, za chęć zorganizowania wyborów korespondencyjnych w tamtym czasie, mówiąc, że premier nie miał kompetencji co do wydawania takiej decyzji. Czy rzeczywiście tak to trzeba czytać? Bardzo krótko poproszę, bo zaraz zbliżamy się do końca. Tak to też można czytać. Można to także czytać w kontekście tych różnych często głupot, które opowiadają politycy opozycji. Bo wie pani, ja rozumiem, że każdy się może mylić, ale wypadałoby w takim razie jednak przynajmniej siedzieć cicho. A to, co wyprawiali wczoraj na sali plenarnej, to, co w mediach opowiadają, to naprawdę nie ma nic wspólnego ani z przyzwoitością, ani z odpowiedzialnością. No bo przecież właśnie oni w jednym z pomysłów szturmowali do tego, by wybory się odbywały właśnie teraz, na jesieni. Taki był pomysł. Albo była mowa o sierpniu, albo była mowa o wrześniu, październiku de facto. Także ta jesień się przejawiała. Mało tego, składali to SLD z PSL-em, zdaje się, taką poprawkę, która by do tego doprowadziła na etapie prac już parlamentarnych. Także to jest właśnie taki poziom ich działania. Z drugiej strony ta sytuacja także dzisiaj potwierdza, że mieliśmy rację nie tylko z powodów takich konstytucyjnych, żeby te wybory się odbyły w tym zaplanowanym terminie, ale także z powodów sytuacji związanej z pandemią. A więc ten termin, czy mówiliśmy, że ona się powinna oczywiście odbyć w maju, odbyły się finalnie w czerwcu, ale w każdym razie to był najlepszy czas, jak dziś widzimy, na to, aby do tych wyborów mogło dojść. Oczywiście opozycja byłaby chętna paraliżowi, jak widać, i tego, że dzisiaj przecież gdyby zaplanowano te wybory na jesień, gdyby się zgodzono na tą propozycję, to dziś pewnie byłby rzeczywiście problem z tym, aby one się odbyły. Panie ministrze, ostatnie pytanie wyjaśniające, bo powiedział pan o Jarosławie Kaczyńskim, nowym wicepremierze, per wymagający szef, a o Mateuszu Morawieckim odpowiedzialny premier. A kto w tym także o relacji pomiędzy panami, że taki zgrany tandem, a kto w tym tandemie, w tym teamie będzie liderem? Panie ministrze, z czyim pan zdaniem będzie się bardziej liczył, premiera czy wicepremiera? Nie, to nie próbujmy doprowadzić do takich podziałów, bo one są naprawdę... Ale to nie jest podział. Tak, się odnoszę szerzej do tego, co się dzieje. Natomiast jest tak, pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem całego naszego obozu Zjednoczonej Prawicy i to jest przecież niezmienne. Także niezmienne jest to, że na czele rządu stoi pan premier Mateusz Morawiecki. I tak na to należy patrzeć.
Dziękuję serdecznie. Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Życzymy zdrowia, dobrego, udanego dnia dzisiaj. Dziękuję. Również pani redaktor i wszystkim widzom w telewizji w Polsce. Kłaniam się. Dziękujemy, przekazujemy naszym widzom. Drodzy państwo, pan minister, a zresztą u mnie też tutaj w tle, biało-czerwona flaga i flaga unijna. I właśnie do tych relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską przejdziemy za chwilę. Porozmawiamy jeszcze raz o tych słowach Katariny Barley odnośnie Polski. Ona tłumaczyła te słowa w Gazecie Wyborczej, co zresztą znamienne, ale za chwilę będziemy dalej komentować. Zapraszam.